3, 2, 1. Uszanowanko, witam was wszystkich bardzo serdecznie. Ja jestem Gringrów, a to Minecraft Hardcore. Szybka aktualizacja tego, co się stało. Zrobiłem sobie dach z tych akacjowych drzewek, bo stwierdziłem, że no jak już tutaj mieszkamy, to niech tak będzie. Troszeczkę różnorodny. Gdyby nie kaktusy, to mógłby się inaczej prezentował. Zrobiłem sobie też ten taki komin prowizoryczny. Dokoczyłem farm. I z takich rzeczy ważnych, to tak, mamy tutaj zimniory i marchewy. Zboże mamy. Trzcina. Buraki. Melony, czy tam arbuzy, które były w tej wiosce, bo zresztą nadal tam rosną sobie. Z farm zwierząt mamy krowy, mamy świnie i mamy owce. Świnie już raz ubiłem tutaj mam, bo zbieram właśnie na ten enchant. To tyle z tej rzeczy. Kolejną rzeczą jest dokończenie właśnie domku, o którym mówiłem. Tutaj mam sypialnię, jakieś podziemia się zrobi. No i pewnie w tym odcinku, bo generalnie nie mam jakiegoś ekstra pomysłu. Wiem, że budowanie na odcinku nie jest niczym jakby ekstra, ale myślę, że możemy pójść sobie odwiedzić tą wioskę, która jest niedaleko rozbójników. Mam nadzieję, że na nich po prostu nie natrafimy. Widzę, że mieczek mi się przyda i w sumie siekiera nowa też. To sobie zrobimy. Na razie nie robię diaksowych rzeczy, bo po prostu uważam, że no nie warto. Z tego względu, że troszeczkę się zużyją, a chciałbym enchantować rzeczy, które są powiedzmy dobrej jakości albo nawet nieruszone. Bo w te enchanty troszeczkę się pobawimy. Jak widzicie, mam 32 level. Więc to też nie jest niczym takim małym. To jest sporo. Wow, tam jest ta ładna wioska. W ogóle czy tamte drzewa, one z daleka wyglądają, jakby były białe. Wiecie, że jestem debilem, prawda? Właśnie prawie zginąłem. Ja, nie, no moje życie jest przykre po prostu. Nie, szok. Się zagapiłem, widzicie. O, no i to jest ta wieża rozbójników, o której mówiłem. Tylko no mówię, nie chciałbym jej na razie atakować. Wolałbym sobie troszeczkę seta zrobić. I tą wioskę może jakoś ogrodzić jedną z któryś. Wydaje mi się, że ta koło mnie jest taka dość spoko. Dobra, tu już jesteśmy, to dla jedzą. O, pan villager. Daleko pan wychodzisz poza wioskę. Pan się tak nie boisz? Jak tu rozbójniki są? A co pan tutaj? Pan kowal chyba. Nie, pan jest tym. A pan nie chce. A ja mam miecz pewnie w ręce, co? Nie przekonujecie? Tym buraku. Normalnie bym ci. Chciałem powiedzieć, że normalnie bym ci strzelił. Jeżeli tam jest golem, to mam przekichane. Aha, ci też mają. W ogóle dziwne farmy mają ci akacjowi. No zobaczcie. I to normalne w sensie. Ja myślałem, że one się źle renderują, ale on, to normalne jest. Czy tutaj rośnie. Tak, oni to arbuzy mają normalnie posadzone. Śmieszni są, co? No mniejsza. O, tu macie ładne takie zdóbki. What the? Jak miałem laga, widzieliście? Ciekawa sprawa. Kolejna skrzynka. No, ogólnie to ciekawych rzeczy to wy raczej nie macie tutaj. To wam trzeba przyznać. Te dywaniki za jakim spoko wyglądają. No, wioska jeszcze. Tu chcesz się pozamieniać. Raczej słabe rzeczy masz. Raczej słabe. Beka podszedł do mnie, pokazał co ma. Kamień szlifierski mam, więcej nie potrzebuję. Kartograf,
Puste mapy też mi nie są jakoś specjalnie potrzebne. Statyw alchemiczny mi się przydał, bo ogólnie to też ciekawa historia. Albert jest kiepem, ale to jak oglądacie mi dość... Ej, jak oni to zrobili, że to jest jeden wielki kawałek drewna bez... Okej. Okay. To, że jestem kiepem, to chyba już wiecie. W sensie to nie trzeba być jakimś tam geniuszem, żeby to wiedzieć. Kwestia tego jest taka, że u nas, u mnie w wiosce był statyw alchemiczny i wykopałem go sobie przez przypadek łopatą. No i nie wypadł, jak możecie się domyśleć. Więc no ogólnie to gratulacje dla mnie. Czekajcie, tu nie byłem w tym budynku małym i w tym... A to nie jest budynek, to jest szopa. Chciałem powiedzieć stodoła. Kurczę, jestem ze wsi i nie rozróżniam. Znaczy rozróżniam, ale źle to nazywam. Dobra, bierzmy jeszcze troszeczkę więcej tego. A na tych rozbójników to myślę, że za chwilę możemy pójść. Chociaż zobaczymy jak dobrze i czy w ogóle dobrze stoję z książkami. Czy już enchant na 30 siądzie. No to w zasadzie chyba wolałbym sobie... W sumie nie wiem co bym wolał, czy sobie mieczyk krzasnąć lepszy? Czy zbroję zacząć enchantować, bo jedno i drugie ma sens i jedno i drugie się przyda. Okej. Okay. I też nie wiem czy w tej wieży w ogóle są te ci przeciwnicy, czy są. Nic nie wiem tak naprawdę. Bo jeszcze nie miałem przyjemności grać i walczyć z nimi. Jest statyw alchemiczny. No i dobrze, mamy to. To już... A nie, i tak będę musiał wejść do endu, do netheru, fu. Żeby zrobić kuźwa te... mieć broniawki i potki robić. Nic mnie nie ominęło. O, GZ, panie Albercie. Ojejko. Krowy i konie, to też spoko. Też chciałbym was tam troszeczkę pobić, bo miałbym wtedy dzięki wam skórę. Ja wiem, że mam swoją farmę, ale to byłoby troszeczkę szybciej zawsze. Oczywiście, że tak. Pieski, a ja nie mam kości. Aj. Chodza. Ogólnie koń też się nie powinno wszystko zabijać, bo potem mogą się nie respić, to jest jakaś tam zależność, gdzieś widziałem. Może te małe po prostu zostawimy? Ja wiem, że trochę na pastwę losu. Ale no. Osioł. Czy z osłów też leci... skóra. Czy to... Ojej, kurczaki. Ja kurczaków jeszcze nie ma. Nigdzie nie były wokół. Powiedz, że leci z siebie skóra. Okej, okay, było warto. Okej. Okay. Wiecie co, w tym odcinku może też jakiś tam enchant zrobimy. Tylko niech ta krowa właśnie się uspokoi. 14 skóry, czyli 14 książek, czyli 4 bookshelfy. To nie jest dużo. Ale coś tam skóry mam u siebie. Coś tam książek też mam. Ogólnie jest dobrze chyba. Tak mi się wydaje. Okej. Okay. No i teraz pytanie, czy będziemy rzeczywiście enchantować wszystko na 30 level od razu? Z jednej strony spoko, bo jakby nie patrzeć, nie ma opcji, żebym zginął i stracił level, bo jak zginę, to stracę wszystko. I widzę, że troszeczkę skopałem, bo teraz muszę bardzo szybko biec do domku. Bo już jest noc, a jak jest noc, to jest lutą potworu. Niestety, to jest hardcore. Nikt nie mówi, że będzie lekko. Ale dobra. Co to są za lagi w ogóle? Okej. Okay. Ale wymyśli HP te osły, nie? Okej, okay, szkoda, że was zabiłem. Znaczy szkoda, dobrze, ale szkoda, bo nic nie mieliście. Wioska mi się wydaje, że najfajniejsza to jest taka u mnie tak naprawdę. W sensie taka, żeby ją ogrodzić. Bo ta to trochę taka rozwalona jest. Ej, ale tam jeszcze nie byłem. Na górnej części wioski. No co, tam to jest hardcore, ryzyk fizyk, pójdziemy nocą. Golem chyba tutaj był jakiś.
W razie W chyba też obroni mnie. Bo broniąc mnie, broni też NPC-ów. Czemu wy do jasnej cholery spać nie chodzicie? Noc jest, halo. Tak, nie byłem w górnej części wioski. A, i tu jest chyba nawet farma jakaś. Po środku. Tak mi nie ma chodni. Ano. Dobra, gram. Czy oni tutaj mają pełno... Wow. Na tej wieży nic nie widać. Powiem wam, może to i lepiej nawet. Dobra, no zbierzemy sobie te arbuzy. Jezu, skoro jest taka okazja, żeby sobie zabrać ile arbuzów. Jedzonko zawsze się przyda. Zawsze. A przynajmniej nie będę musiał więcej grać offline, bo troszeczkę, nie ukrywam, pogrywam sobie offline. Tu jest w ogóle jakiś dom. Szok. Troszeczkę pogrywam offline, żeby was nie nudzić na odcinkach po prostu. Bo no to troszeczkę nudne potrafi być. Co my tu mamy? Dzień dobry. Buty skórzane. A kicham na twoje skórzane buty. To jest pełno. Aha, bo to z tych owiec, które zabijałem. Ale nie potrzebuję. No bo zawsze się przyda. W sensie jedzonko. Nie żebym lubił jeść, po prostu bardzo lubię jeść. Co? Dobrze, no i ten ostatni budynek został nam, który nie ma niczego w sobie. No dobra, tu trochę mobów jest, ale... Oni tam w ogóle drewno jakieś mają. No, nie chcesz puchnąć? No, ale szkieleta nie zabił. Fajnie, że tarczę wziąłem ze sobą. Chciałem właśnie mówić, co to tutaj jest? To są strachy na wróble. Są. Czyli jak tylko zacznę walczyć z jednym, to dostanę sobie na dzień dobry klątwę. To dostanę klątwę. I wtedy jak wejdę do jakiejkolwiek wioski, to będzie rajd. A na hardkorze rajdów będzie 7 fal chyba. Czyli ogólnie pójście na nich w kolejnym odcinku też nie jest niczym mądrym. Tak po prostu. Bo to się może źle skończyć dla mnie. Bo potem są tam te niedźwiedzie, ci ewokerzy. To nawet, kurde, to rzeczywiście by się nawet potki bardzo nadały. Więc rzeczywiście lepiej byłoby chyba pójść do Netheru najpierw. Czyli coś, co chciałem uniknąć, bo to już w normę, w rutynę popadamy. No ale trudno, dobra, zobaczymy co tam tutaj mamy. Bo chciałbym wziąć troszeczkę skóry, to wiemy może. No ile bym też otworzył. O, może przy okazji was po prostu rozmnożę też. No ciebie krówko niestety nie mogę rozmnożyć, bo... Jesteś jedną aż same małe, więc to wcale nie jest takie, takie dobre. Dobra, tu włożymy to, tu włożymy to. Zielnioro mamy. Krówki. Świnie też się rozmnoży. A, z rozmnożenia też jest exp, patrzcie. Tyle grama nie widziałem. Dobra, odłożymy sobie to tutaj. To odłożymy tutaj. To też tutaj możemy odłożyć. Trzcina, choć nie wiem ile tak naprawdę jest mi potrzebnej tej trzciny. Bo chyba z trzech trzcin robi się jedną trawę. Czy jakoś tak. Arbuzę też możemy tutaj odłożyć. O, już myślałem, że fant... Wow! Wow! Nie robi się tak! Rzeczywiście musimy znaleźć te kurcze borówki, czy co to tam jest. To jest najlepszy sposób na to. Dobra, odłóżmy wszystko, co mi nie jest potrzebne, czyli w zasadzie prawie wszystko. Potrzebujemy tak, skóry. Właśnie nie powiedziałem r chyba. Potrzebujemy skóry. Co ja więcej skóry nie mam? O, są książki. A, to już stworzyłem. To spoko.
Tarczę na Dzień Dobry sobie włożymy, bo ja już wiem, że będę jej zapominał. Drewna raczej dość sporo. Okej, to sobie od razu wymienimy, bo tu przez przypadek zdjąłem korę z tego, a ja bardzo nie lubię takich niedociągnięć. Dobrze, papier na pewno też będziemy sobie potrzebowali, jeszcze więcej drewna. Już nic więcej stąd. O, jest skóra jednak, dobra, jest skóra. Tu raczej też nic więcej nie wyczarujemy. Jak tak patrzę na to tak pod dużym kątem, to tu też nic raczej nie widzę, chociaż pewnie się mylę. No dobrze. I teraz potrzebujemy chyba trzech tak na płask i jednej skóry. Właśnie, żeby zrobić więcej książek. I czekajcie, stop, 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 stop. Jeszcze jedną książkę dorobię. O ile dobrze kombinuję. No, oczywiście, że tak. Okej. Chociaż nie wiem, po co mi ta książka dodatkowa. Tu już miejsce. No, tu też będę musiał sobie ogarnąć miejsce. A i drewna więcej chciałem, bo wydaje mi się, że to, co teraz tutaj mamy, to mi nie starczy na zbyt wiele raczej. Ale widzę, że drewna to my też nie jest dużo nie mamy. W sensie ja nie mam. No, może być mały przypał, no ale trudno. No, jeden bookshelf, no ładnie. Dobra, zróbmy ze wszystkie. Oj, bym zrobił stack guzików. Ale by to było złe. Dobra. Włóżmy książki do środka. I robimy deseczki. Co jest? Co cię boli? Dobra. Chyba tych bookshelfów to mi powinno starczyć. Nie ma więcej drewna na pewno w ogóle nigdzie. A no nie mam. No dobra. Jakoś mądrze to rozłożyć, ale z naciskiem na mądrze. Widzę, że nacisk na mądrze nie jest moją mocną stroną. Na 22 maksymalnie dam radę. Na 26. Jeszcze za dwa bookshelfy byśmy potrzebowali. A może się szybko położę. Zaś to łóżko. Które byśmy postawili chyba tu od góry. Może one też działają. Dwa bookshelfy. No to tam jedno drzewko góra. I zenchantujemy właśnie może. No właśnie co? Co by tu było warto zenchantować? Kilof spoko, bo to jest moje drugie narzędzie pracy. Nie patrz tak na mnie. Kilof spoko, bo to główne narzędzie pracy. Zbroja też, bo wydłuża moją przeżywalność. Jezu, jak ten domek słodko wygląda. Tylko szkoda, że jest tak paskudnie ogrodzony. Nie wiem, kto wpadł na taki głupi pomysł, żeby go tak ogrodzić. Ja nie mam pojęcia. Dobra, 6 bookshelfów jeszcze zrobimy. Okej. Ej, czy tego drewna użyłem idealną ilość? Wow. O cholera, to nie działa. To może. Proszę, czy gdzie. Noż, łamać. Tu bym musiał zrobić. Okej. Straciliśmy niepotrzebnie troszeczkę drewna. No, zdecydowanie troszeczkę drewna. A szkoda, no to musimy lecieć po jeszcze jedno drzewo. No to ładnie Albert przyciąga. To odcinki. Tu były bliżej drzewa. Na trzy.
3, potrzebujemy 6 na 3, czyli 6, 12, 18, czyli 4, 8, 12, 16, 5 kawałków drewna potrzebujemy. A może po prostu siekierę zrobię sobie lepszą, żeby tego drewna szybciej więcej zbierać. Ktoś do mnie dzwoni. Ja teraz nie mogę odebrać niestety. Co? Widzę, że już mamy 20 minut, no to w sumie idealnie, żeby zakończyć. I chyba zenchantujemy sobie element zbroi, której jeszcze i tak nie założymy. To będzie zbroja wyjątkowa. Tak zrobimy. Tak zrobimy. Tak. I niech to będzie klata. A na klatę potrzebujemy 8. I troszeczkę tego lapisu. Ok. No kuźwa, źle to wstawiłem! Ale enchantuję na 30. Co za debil. Matko bosko. Debil po prostu gra w Minecraft. Dobra. No to... A da się tarczę enchantować? Nie da się. Okej. Okay. Just asking. Odporność na ogień? Nie jest to enchant, który chciałbym dostać. Naprawdę, ze wszystkich enchantów, które są, to odporność na ogień wcale nie brzmi jakoś dobrze. Cholera. No co, w każdym razie dziękuję wam bardzo serdecznie za uwagę i do zobaczenia w kolejnym odcinku. Trzymajcie się. Cześć.